Cześć, witajcie bardzo serdecznie w pierwszym odcinku, już takim pełnometrażowym z serii Euro Truck Simulator 2. Tak, a więc widzicie mnie w tej chwili w kreatorze takim tworzenia nowego profilu. Dobrze, więc wybierzemy sobie taką nazwę, którą będziemy grać na tym profilu. To tak jak nazywam się praktycznie wszędzie, tylko niestety nie udało mi się tego ustawić na kanale YouTube. Więc Chlor27, dobra. Płeć weźmiemy męską oczywiście. Zdjęcie, być może jakieś losowe, które najbardziej przypomina mnie. Chociaż raczej wątpię, żeby mi się to udało wybrać. No niech będzie to. Nie wyglądam tak oczywiście. Dobra, ciężarówkę weźmiemy spośród DAF Iwedo. Iwedo, co to jest Iwedo? Nie ma takiej marki. Z Iveco. Man Majestic. Nie wiem, czy taka jest. Pewnie nie ma. Chodziło im o Mercedesa. Valiant. Z Valiant. Też oszukują. Scania. Renault. I Renault Trux. Weźmy tego. Dobra, i logo naszej firmy to będzie może ten płomień. I standardowo nazwa firmy to będzie Chlor Corporation. Tak, świetnie. Język standardowo polski, moduł gry Europa, bo inaczej się nie da wybrać. Dobra, więc startujemy. Wybieramy tryb klawiatury, kierownicy nie mam, myszę nie próbowałem w każdym razie na tamtym. Kierownicy z pedałami nie mam, automat. Jeżeli wyposażę się w kierownicę, na pewno to przestawię. Nie będziemy się bawić w żaden kreator w tej chwili. Dobra. Wybierz miasto, w którym chcesz rozpocząć grę. Spośród całej Europy mamy wybór. Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Szwecja, Austria. Myślę, że w Polsce. Albo w Berlinie. Dobra. Wybierzmy Berlin. Dobra, potwierdzamy wybór. Co dalej? Nie pomijamy samouczek. Ponieważ jestem świetny, nie przechwalając się. Przepraszam, jestem trochę przeziębiony. Ojej. Dobra. Teraz poczekam, aż się nam gra załaduje. Dobra. Witaj w grze Euro Truck Simulator 2. Kontynuuj. W końcu masz okazję sprawdzić się w wymarzonej pracy prowadzenia ciężarówki. Twoja firma przewozowa jest gotowa do akcji, ale niestety nie masz pieniędzy na zakup ciężarówki. Przecież to jest niesamowite. Na razie musisz pracować dla innych firm jako najemny kierowca. Ojojoj, ja chcę swoją ciężarówkę już. Twoim zadaniem jest bezpieczne dostarczenie ładunku o nazwie Nawóz do doku firmy Euro Akres w mieście Berlin. Twój pracodawca zapewni ci pojazd i pokryje wszystkie koszty. Nie zawiedź go i dojedź na czas. No dobrze, postaram się dojechać na czas w takim razie, jeżeli oni nam tak każą. Dobra, klikamy Enter. Okej, świetnie. A więc tak. Witajcie ze mną już w ciężarówce. Jest to Renault. Tutaj mamy lusterka. Przednie. Prawe. I prawe pod na samochód. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe lusterko na ekranie samym, które z nami chodzi, żeby pokazywało z tyłu. I oczywiście nawigację. Dobra, to jest kamera podstawowa, czyli kamera z kabiny. To jest kamera taka ogólna, możemy nią ruszać w każdym kierunku. Dobra, tutaj mamy światła. Krótkie. Długie działają tak samo jak krótkie, świetnie. Może w nocy to się okaże. Dobra, nieważne, nie będę się teraz bawił. Tutaj gdzieś były wycieraczki, z tego co pamiętam.
tutaj mamy klakson. Dobra, tutaj. Tak, kamera z góry najlepsza jest czasem do parkowania właśnie. Czwórka na dachu. Piąteczka mamy tak jakby za szybą kierowcy po lewej stronie. Tutaj nie mam zielonego pojęcia, gdzie to jest. Aha, tu jest obok... ojej, przepraszam. Włączyłem właśnie radio. Tu jest obok opony. Tak, no to jest wiadomo. I tutaj kamerę taką dynamiczną, która lata w każdym kierunku, jeżeli będziemy już jechać. Dobra, a więc wsiadamy do samochodu. Odpalamy. No tak myślałem właśnie. Dobra, i postaramy się wyruszyć. Aha, powiem wam, że będę jeździł w trybie takim kamery właśnie z kabiny. Nie w tej chwili takiej, że możemy obracać w każdym kierunku, tylko kabiny, bo co to za symulator, jeżeli nie mamy, nie siedzimy właśnie w ciężarówce. Dobra, więc włączamy kierunkowskaz. Dobra, i postaram się ruszyć. Jesteśmy w tej chwili w Berlinie. Musimy dojechać do tej samej firmy, nie do tej samej firmy, tylko do podobnej firmy właśnie w mieście też Berlin. A więc tak, musimy w tej chwili skręcić w prawo. Włączamy sobie kierunkowskaz. Okej, i jedziemy. Uważając oczywiście na przestrzeganie wszystkich zasad ruchu drogowego, czyli tak jak kierunkowskazy, nie możemy spowodować żadnej stłuczki. Patrzymy również w lusterko, żeby nam oczywiście przyczepa gdzieś się na jakimś krawężniku lub na barierce nie zahaczyła, bo oczywiście to by był taki fail. Musimy też już uważać na czerwone światło, ponieważ możemy zapłacić całkiem spory mandat. Dobra, tutaj musimy wziąć dosyć dużym łukiem. Dobra, postarałem się jak najbardziej. No, no wzięło ładnie. Ok. I teraz jedziemy. Omijamy nas koledzy. Ok, świetnie. Teraz jedziemy do firmy. O, patrzcie, co się pojawiło na GPS-ie. Odkryliśmy agencję. Ojej, 70 na godzinę. Przecież w mieście jest, w terenie zabudowanym, dozwolona jest tylko 50. O tak, właśnie ten znak ukazujący. O, patrzcie, jesteśmy już niedaleko. Myślałem, że dłużej nam to zajdzie, no ale dobra. Więc będziemy mogli podjąć jeszcze jedną taką spedycję z miasta do miasta. Bo na razie tylko teraz możemy wybierać taką opcję. Dobra, zwolnimy troszeczkę. I zakręcamy. Patrząc oczywiście w lusterka. Tak, teraz musimy znaleźć nasze miejsce na zaparkowanie. A więc tu. Tak. Musimy sprawdzić sobie, czy zdołam tutaj wycofać w tym miejscu. Dobra, i... Dobra, traktor bezpieczny i cofamy. Wstrętne kurczaki tylko słychać. Nienawidzę ich. O właśnie, dostarczyliśmy. Teraz musimy, aby pozbyć się ładunku, musimy kliknąć przycisk na klawiaturze T. No tak, właśnie nam się udało. Z rezultatem doskonałym oczywiście. Tak, przejechaliśmy 3 km, dostaliśmy wynagrodzenie, oczywiście premię za zaparkowanie na czepy. Bo co to za frajda, jeżeli za nas to zrobił. Dobra, więc kontynuujemy naszą grę. Świetnie, teraz czekamy, aż się załaduje. O, proszę bardzo. Oto centrala twojej firmy. To podstawowy garaż. Może to niezbyt wiele, ale w końcu od czegoś trzeba zacząć. Niestety nie masz jeszcze czego tu zaparkować, więc nie widać żadnych ciężarówek. No nie widać, nie widać. Nawet jakby było widać, to i tak drzwi są zamknięte.
bez sensu to, co teraz tu napisali, no ale dobra, czytamy dalej. Po zarobieniu wystarczającej ilości pieniędzy i zakupieniu ciężarówek będziesz mieć możliwość swobodnego poruszania się po świecie i prowadzenia własnej firmy na własną rękę. Klikam. Powodzenia. No dziękuję serdecznie. Dobra, zaczynamy dalej. Tak, to jest wybrana przeze mnie ciężarówka. A więc dobra, może wybierzemy sobie rynek pracy, szybkie zlecenia. Z miasta do miasta coś szybkiego, żeby odcinek aż nie był w sumie taki za długi. Weźmiemy jakąś zachęcającą mnie przesyłkę, może wysokocenową, to jest z Berlina do Dresden. Tutaj mamy taką, myślę, że to jest dosyć ciekawa droga, a więc weźmy to. Dobra, czekam, aż się nam załaduje. Oj, przepraszam was. Dobra, zespełniło nas, że tak się wyrażę. Znowu chyba na wóz wjedziemy z tego, co tu widzę. To jest nasza ciężarówka. Dobra, odpalamy. Świetny dźwięk. Przyznam wam się, że z Kanią w tej grze to jeszcze nie jeździłem. Ale dobra, żeby zaoszczędzić na czasie, myślę, że możemy wyruszyć w drogę. Dobra, kolejną rzeczą, którą bym chciał wam powiedzieć, to za sekundę. Tylko wyjedziemy z miasta już na drogę główną. Okej. I czekamy w sumie, aż się zrobi przejazd czysty. Dobra, jedziemy. Tak, no świetnie, jedziemy. Nie pojedziemy za daleko, bo mamy już czerwone światło, teraz czekamy. Spójrzcie teraz w tej chwili na naszego GPS-a. Widzicie w tej chwili na czerwono ukazującą drogę, dokąd mamy jechać. Strzałeczki dokładnie nas kierują, te zielone. Tak, klikam F6. Tutaj mamy takie opcje jak nazwa ładunku, czyli nawóz. O, jedziemy, dobra. Będę wam w tej chwili mówił. Cel, czyli odkąd, dokąd, dokąd i do jakiej firmy dokładnie musimy dostarczyć owy ładunek, który w tej chwili wieziemy. I termin dostawy, czyli poniedziałek. Tak, poniedziałek od 12:21 do 19:00. To jest maksymalny czas, którą musimy dowieźć naszą paczkę. Dobrze. Tak, i przychód zlecenia to 3000 euro. O, mam nową wiadomość. Ale bym chciał wam do końca przeczytać. Ok. Pozostały czas 8 godzin na dowiezienie, tak. I przerwa na odpoczynek to jest 10 godzin. Jeżeli minie nam to 10 godzin, w grze oczywiście, bo 10 godzin przed kompem to troszeczkę za długo, to zaczniemy stawać się senni, możemy zasnąć przed kierownicą. Jeszcze tego nie doświadczyłem i chyba w sumie dobrze. Dobra. Teraz opcję F7. Tak, tutaj mamy pokazane uszkodzenia naszej ciężarówki, uszkodzenia towaru, którego wieziemy w obecnej chwili. Jeżeli będzie śliska nawierzchnia lub, nie wiem, będziemy jechać za szybko, na przykład na ostrym zakręcie, na ograniczeniu do 40 km na godzinę, ciężarówka nam się może w tej chwili przewrócić i nie będzie zbyt ciekawie, bo inaczej już nie ruszymy ciężarówki, musimy wezwać pomoc drogową. Wtedy klikamy Enter. Dobra, wjeżdżamy spoza miasta. Spojrzę tylko na mapy i zaraz wam F8 będę czytał. Tak, jedziemy w dobrym kierunku. Dobra, a więc wybieramy F8. Nie ma żadnych krótkich wiadomości. F8, z tego co tu widzę, to takie informacje. Oj, chyba telefon mi tu dzwoni. Nie mam czasu. Wow, za się zapędziłem. Ale dostałem za to wiadomość na skrzynkę taką pocztową z gry. Dobra, jedziemy dalej. Włączam na tryb mapy. Przepraszam, kaszel mnie dzisiaj wymęczy, naprawdę.
Dobra, i co tutaj jeszcze mamy takiego ciekawego? Z tego co widzicie, spójrzcie na deskę rozdzielczą. Właściwie nie na deskę. Ojej, nie w tą drogę. Na deskę rozdzielczą nie, bo to tu. Tylko na zegary w ciężarówce. O właśnie, na tym zakręcie można bardzo łatwo wypaść z drogi albo przewrócić ciężarówkę lub uderzyć w bandę i po prostu uszkodzić sobie naszą ciężarówkę. To nie jest zbyt miłe, bo potem jeżeli mamy własną ciężarówkę, możemy nieźle kasy zapłacić za jej naprawę. Dobra, wracając do zegarów na tutaj przed kierownicą, mamy takie coś jak obrotomierz, z tego co tu widzicie. Nie wiem, czy to widać na filmie, ale jest taka opcja tam D12. Ona jest również pokazana na minimapie u góry, obok kilometrów 73, 74. Jest taka opcja D12. To jest D12, to są te prawdopodobnie półbiegi. Ojej, wyjeżdża nam, dobra. To są te półbiegi, które są w ciężarówce oczywiście, bo oprócz ciężarówka ma te główne biegi. Jedynkę, nie wiem czy jedynkę, dwójkę, trójkę i tak dalej, to jeszcze poza tym, żeby się rozpędzić pod górkę i tak dalej, musi mieć te półbiegi. Tak przynajmniej słyszałem i wyczytałem gdzieś. Dobra, zjedziemy na ten pas. Dobra, oprócz tego D12 mamy pokazaną obecną godzinę poniżej, w takiej osobnej rubryce widzimy przejechane chyba kilometry, ogólnie przebieg ciężarówki, tak, to będzie to poniżej 1371, nie mam pojęcia co to może być, może jakiś taki niewykasowany od iluś tam kilometrów możemy wykasować na przykład w komputerze przebieg ciężarówki, jeżeli z miasta do miasta jedziemy, żeby zobaczyć ile tych kilometrów nam przybyło. Dobra, poniżej widzicie taki ikonkę stacji benzynowej, tej dystrybutora do benzyny. O, tutaj mamy wskazane ile nam tej benzyny pozostało. Ile tej benzyny nam pozostało, to jeszcze pisze nam tak, w miejscu obok tych kilometrów, D12, jest pokazana ten dystrybutor, pokazany jest dystrybutor z paliwem. Obok tego są kreseczki, tych kreseczek jest, wow, chciałem policzyć i tu mi zmyliło. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, mi się udało naliczyć tych 7 kreseczek. Nie wiem, czy dobrze policzycie jeszcze, ja się muszę skupić na jeździe. Tak, i na 7 kreseczek w tej chwili mamy 3. Czyli dojedziemy dosyć sporo kilometrów. Tak, wiem co to oznacza, to 1300. To oznacza, ile możemy przejechać na obecnym paliwie, które jeszcze mamy. W baku. Tak. I to chyba na tyle, które wam chciałem powiedzieć o tych. Kolejną rzeczą jest to, że poniżej właśnie tego paliwa mamy taką kopertę. Ona nas informuje, jeżeli jest żółta, że dostaliśmy wiadomość na naszą prywatną skrzynkę, tutaj oczywiście w grze. Taki e-mail jakby. Potem poniżej mamy właśnie napis nawigacja i obok niego po prawej stronie leciutko widzimy nasz stan konta w grze. W tej chwili jest to 2392 euro. Za nie co tu możemy kupić? No, paliwo kupujemy teraz w ciężarówce na koszt oczywiście właściciela. Tak. I dobra, teraz wróćmy do kolejnej minimapy. Na dole minimapy mamy te opcje, kompas i tak dalej. I tam takim drobnym drukiem... Oj, fotoradar, trzeba było zwolnić, dobra. Mamy takie coś jak napis przyjazd, tu jest napisane bardzo drobnym drukiem, nie wiem czy to będzie widać na filmie. I tu jest szacowany przyjazd, więc jest to szacowane, że przyjedziemy w poniedziałek o godzinie 13:54 i o tak będzie skakać w zależności od tych postojów, w zależności od prędkości naszej ciężarówki. Dalej, po przecinku widzimy ile kilometrów nam pozostało do zakończenia
naszej jazdy. Potem szacowana godzina, z którą ile jeszcze będziemy jechać. Więc wychodzi nam tutaj 1 godzina i 30 sekund, no już tak w przybliżeniu wam podam. Tak, i to chyba będzie na tyle. W tym momencie musimy tutaj włączać kierunkowskaz, bo zaraz zjeżdżamy. No jeszcze nie musimy, ale troszeczkę się tak pospieszyłem. No ale dobra, już nie będziemy tego wyłączać. Tylko dojedziemy. Wow, 104 km, czy wy to widzicie? Niemożliwe. Tu jest ogranicznik tylko do 90. Dobra, i zjeżdżamy na drogę. W tej grze są tylko chyba same autostrady, bo jeśli jeździłem na swoim profilu głównym, w którym było właśnie w prezentacji do tej serii, możecie sobie cofnąć, zobaczyć, to tam, że moją czerwoną ciężarówką jeździłem tylko po autostradach, no zdarzały się takie, ale krótkie, bardzo poboczne drogi. Trochę szkoda właśnie, że mało jest tych dróg takich typowo polskich, no w sumie to jest Europa, nawet w Polsce się nie zdarzają takie drogi, wiecie, troszeczkę zniszczone bardziej, wiecie, żeby trochę tej takiej adrenaliny w grze dodać, ojej, tu się wjedzie na dziurę, można uszkodzić ciężarówkę, szkoda. To by było bardzo takie urozmaicające grę. Dobra, zjeżdżamy na pas, mam nadzieję, że nie zajedziemy tamtemu, no chociaż troszeczkę. Dobra, no i w tej chwili jedziemy prosto. Tak, co ja wam chciałem powiedzieć jeszcze. W tej chwili to będzie normalny odcinek, taki pełnometrażowy. Nie wiem, ile to wyjdzie, około może 20-25 minut. Nie chciałbym, żeby to było aż takie długie, bo nie wiem, czy wy będziecie to w ogóle oglądali. Podziwiam tych, którzy oglądają moje odcinki oczywiście. Jeżeli dotrwają do tego momentu, napiszcie oczywiście w komentarzach. Dobra, i zjeżdżamy. Tak, i co wam chciałem powiedzieć? Kolejne odcinki, które chciałbym nagrywać, mogą nie być już tak po kolei, jak teraz w tej chwili jadę ciężarówką na przykład sobie z tego do miasta do tego i dopiero kiedy będę miał nową ciężarówkę, nagram kolejny odcinek, czyli to będzie już drugi. Oczywiście no teraz w sumie trzeci, bo razem z zapowiedzią wychodzi na trzeci. Tak, i jeżeli będę miał już nową ciężarówkę. Nową ciężarówkę możemy kupić wtedy, kiedy dostaniemy dopiero ofertę z banku. Możemy ją pobrać i to wyjdzie nam. Pobieramy z banku na przykład 100 tysięcy, jeżeli mamy na nią ofertę. Możemy pobrać również 400 tysięcy, jeżeli dostaniemy ofertę oczywiście od banku. Tak, skręcamy, bo nie będę nagrywał dla was każdego po kolei odcinka, bo to wiecie, może być nudne, takie spedycje do tego miasta, do tego, a takich spedycji będzie przynajmniej z 10, żeby zarobić troszeczkę kasy, no wiecie, żeby nie płacić całej sumy z banku, jeżeli musimy mieć przynajmniej 20 tysięcy już na koncie, żeby no żeby tak płynnie kupować, już nie, żeby się za bardzo nie zadłużać. Dobra, w tej chwili mamy zakaz wyprzedzania, dobra, muszę pamiętać. Zresztą mamy ciągło, także postaram się oczywiście przestrzegać tych wszystkich przepisów tutaj w grze. Tak, to powiedziałem w sumie co chciałem, zostało nam 25 minut w przybliżeniu, czyli jakieś 5-10 minut naprawdę. Mam nadzieję, że to, kurczę, 5-10 minut niemożliwe tak długo. To ja was zagadam tutaj na śmierć. Mam nadzieję, że tam dużo nie gadam. No dobra, powiedziałem to, że będę nagrywał kolejny odcinek, jeżeli kupisz sobie nową ciężarówkę na tym profilu. Podkreślam, na tym profilu. No chyba, że bardzo chcecie ujrzeć właśnie kolejny odcinek. Tak po prostu jak sobie jeżdżę w tą i z powrotem z miasta do miasta, chociaż wydaje mi się, że to jest nudne, bo ja jadę tylko ciężarówką. I do was gadam. Tak. Dobra. Chciałbym jeszcze, żebyście zwrócili uwagę, patrzcie na ten las. On wygląda strasznie realistycznie. No nie aż tak realistycznie, jakbyśmy jechali, nie wiem, na przykład w Borach Tucholskich koło moich terenów. W parku narodowym. Narodowym? Tak, narodowym. Oj, moja wiedza. Przykre. Tak. I co ja tu jeszcze mógłbym dodać? Ogólnie mamy naszą ciężarówkę. O, jesteśmy na miejscu, proszę bardzo.
Nie wiedziałem, że tak szybko nam pójdzie. Odkryto miasto. Nie wiem, jak to się czyta. Dresden. Wychodzi na to. O, już byliśmy dzisiaj w tym miejscu. Tylko w tym... tutaj stał traktor. Więc jesteśmy prawdopodobnie na innej farmie, bo te traktory raczej się z miejsca nie ruszają. One są wklejone na mapę. Dobra. I z tego trybu za oknem będę sobie teraz spoglądał tutaj, żeby prawidłowo wycofać ciężarówką. Te kurczaki znowu mnie denerwują. Nienawidzę. Nie będę tutaj więcej włosił nawozu. No dobra, i teraz prościutko i gotowe. Dobra, udało nam się wycofać. Klikamy klawisz T. Tak, doskonale, przejechałeś dystans 236 km. Zajęło mi to 3 godziny 33 minuty i zużyłem 116,6 litra paliwa. Wynagrodzenie podstawowe, czyli te 3600, dostałem za to punkty doświadczenia, takie jak widzicie w tym miejscu, i premia za zaparkowanie też 45 punktów, czyli daje nam to w sumie poziom pierwszy, czyli zostaje nowicjuszem. Pierwszy level w tym miejscu, gdzie się zakończyła ta zielona kreska. Tak, punkty doświadczenia mamy 329 ze wszystkimi na 700, czyli żeby osiągnąć kolejny level, musimy mieć te powyżej 700. Dobra, kontynuujemy. Tak, właśnie w tym momencie chcę wam powiedzieć, że osiągnąłem ten pierwszy poziom i mogę w tym momencie wybrać sobie takie umiejętności kierowcy, czyli to jest na przykład ADR, długi dystans, ładunek o wysokiej wartości, delikatny ładunek, dostawiony czas, ekologiczna jazda. Z każdym levelem możemy wybrać po jednej takiej małej ikonce, czyli tej. Tu jest jeden level, drugi na przykład, jeden, drugi. I żeby kliknąć, wybieramy. Ja sobie wybiorę w tym momencie klasa pierwsza, czyli materiały wybuchowe. I teraz, żeby zatwierdzić, musimy kliknąć zastosuj. I wtedy ta umiejętność zostaje nam dodana. Tak, to jest moja ciężarówka. Myślę, że jest spoko, bo no tak. Stan konta widzicie tutaj w rogu ekranu, koło znaczku tego ognistego. 5993 dolary. Dolary, euro, przepraszam. Dobra. I myślę, że to na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tą moją nową serią, możecie oczywiście zasubskrybować kanał. Jeżeli odcinek naprawdę wam się spodobał, możecie go oczywiście złapkować w górę. No to by mnie najbardziej satysfakcjonowało, bo wiem, że ktoś wtedy te odcinki ogląda. A powiem wam, że na tych odcinkach w ogóle nie zarabiam, bo jeżeli zarabiałbym, to byście widzieli, że mam aktywowane partnerstwo z YouTube, a właśnie tego nie mam. Nie chcę się prosić także o te łapki, bo to wierzcie, jest troszeczkę nie fair. Także no, jeżeli będziecie naprawdę już chcieli mi dać łapkę, no to serdecznie wam dziękuję. Dobra, no to na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, cześć.